Nie szkodzi. Dobra. To był w planie. Siemanko, miłości detailingu. Kolejny odcinek w odwiedzinach w Kardena, czyli jesteśmy w Wodzisławiu Śląskim. Tak, przyjechaliśmy w odwiedziny do Kamila i Marcina i będziemy z nimi polerować samochód. I to jest taki w sumie delikatny challenge, dlatego że chłopaki, o zobaczcie, Marcin tam stoi, buzię otworzył, się popatrzył, o. Cieszy się. W tym samym czasie chłopaki nagrywają odcinek do siebie na kanał i my nagrywamy w zasadzie taki sam odcinek do nas na kanał. I tu mały challenge, kto będzie miał więcej wyświetleń w jak najszybszym czasie. Nie no, oczywiście żarty. Żarty to były? Nie? No ja myślałem, że to poważnie podchodzisz do tematu. O czapkę gruszek. O co? Czy czapkę gruszek? Czapkę nie, gruszek. Generalnie możesz pokazać samochód, co będziemy polerować. Widzicie właśnie w przebitkach, jak ten samochód wygląda. Jest to akryl. Czerwony akryl i ja nie wiem, skąd oni ten samochód dorwali. Z Wodzisławia Śląskiego chyba, bo u nas takich nie ma. Coś z tyłu było jeszcze lakierowane. A teraz tu się czepiasz. No nieważne, no w każdym razie jest to w 80% oryginał. Bardzo fajny samochód do polerowania, generalnie lubię takie auta. Dobra, ja też może dzisiaj troszeczkę wezmę się za robotę, więc zaraz będziemy omawiać, jak w ogóle będziemy polerować ten lakier. Trzymaj na podłodze. U mnie maszyna leżąca na podłodze, to jest grzech. Oj! Taka profesjonalna firma. A zobaczcie. Maszyny na podłodze. Ty jesteś Mati kultury nauczony. A nie. Patrz, nawet nie pokazali wstępie. No. Dobrze, że przynajmniej kamery mamy takie same. To jak chcesz, Kamilu? Jak chcesz maskę na czas? Pół na pół? No. Tak, idealnie. Dobra, ale pytanie jest takie, panowie. Czy wszyscy polerujemy tym samym arsenałem? Czyli Purple Wolfpad plus Waffles Opti. Opti Waffle pomarańczowy. A ty, co ty masz, Hyper Compound? Nie szkodzi. Dobra, to był w planie. A Marcin, mikrofon musi być profesjonalista. I co, załapałeś? Ale mi się to logo podoba, zobaczcie, takie ładne wam zrobię. I tutaj widać dużą porządkę, ale najciekawsze tutaj przejścia. Nie masz. Na wstawkę. I ty masz taką samą rolę w tej firmie jak ja na naszym kanale. Czyli masz kogoś, kto za ciebie zapierdziela, to tylko z kamerą. Jak brudnego pada ci dali w Kardena studio? Właśnie, ja co? Brudnego pada ci dali? O, dostałem jeszcze raz swojego prywatnego podmuszera. Ty dopiero zobaczcie, jak to będzie skutnia, to jest czerwona lakierka. Na szybko, po tym słuchajcie, na tak. Coś umiesz polerować? Coś tam się czasami zdarza. A i z powrotem, ja zapomniał, że ja na Śląsku jestem. Ja bym Mateusza nie nagrywał. Pogoda jest. Czuć lakier, nie? A teraz czuć lakier, nie? Dwa? Czuć lakier. Kurwa, jara się. Dobrze, że nie mam białej koszulki, była czerwona. Już jest praktycznie czyste. Idzie. Nawet papier ściany jakiś zabił papierem. Ty szaka. Pokaż pada. Ale za oknem nie pada. Przecież to jest purpur. Co jest? To tak wyszło. No dobra, ale w tym momencie robimy to futrem. A jak zetrzemy pastę i zrobimy inspekcję, będą rysy czy nie będzie rys? Przede wszystkim no wątpię, żeby tu się zrobił hologram, ale... Nie wiem, no. No mikromaring, tak. Mieszkam z rodzicami, nie mam prawa jazdy. Jak to, Dawidwo? Jedyne, co mnie ratuje, to mój status gwiazdy. Bo ma zgazowania.
gazowanie. Gdzie jest gazowanie? To są wszystko z piasku. No nie. Nie, co? Tu masz gazowanie, o, takie typy. Jest. Ale tu jest pękane. Marcin, mogę cię prosić, żeś dał lampkę inspekcyjną? No a teraz w lewo daj. Daj w lewo. Mówię w lewo, bo nie widzę odbicia lampki. Marcin. No jest w lewo, ty nie widzisz, bo nie widać. O, zobaczcie, teraz jest już ten etap wykańczający, czyli właśnie na pomarańczowym waflu Opti. Ale to Marcin, chyba lampkę musimy mieć. A teraz będzie, że turysta została. O nie, no widać, ile tu jest bałaganów. Tu jest dalej ten lakier biały, a tu jest meksykańska. Ale wcześniej było przejechane samym futrem, to było już od razu widać różnicę. Różnica, a teraz jeszcze dopiero widać, nie? Teraz jest taki. No nie, no teraz efekt, jest kozak. Efekt. Finalne. Widzieliście, jak wygląda maska po tym zabiegu? Chłopaki teraz lecą z całym samochodem. Nie wiem, czy mam robić timelapsa. Wydaje mi się, że widzieliście zdjęcia przed, więc zaraz wam wrzucimy, jak to będzie wyglądało po. I jeszcze troszeczkę konwersacji. Wszyscy twierdzą, że wypolerowanie lakieru akrylowego to jest sama nawet pasta tempo i wszystko będzie w porządku, ale jak widzieliście już po samym futrze było dużo mikromaringu i tak dalej, później dopiero wykończenie i wtedy uzyskaliśmy dopiero efekt lustra. Chciałbym, żebyś coś Mati powiedział do kamery a propos tego, ale wszyscy... Kamil, weź chwileczkę, przestań polerować. A propos całego tego zabiegu, no. Kurde, myślałem, że chcesz bym powiedział coś odnośnie pogody. Jeżeli chodzi o samochód, idzie to jakoś, idzie jak burza, lubię robić takie ogryski. Nie obrażając tutaj właściciela tego samochodu. Tak, Marcin, przepraszam, no Mati wcale nie chciał tego tobie mówić. Tylko ręczny coś nie chce puścić. Bo czas auto. Czas auto, nie, to nie jest czas. Was? Pan was, kapusta i kwas. Idzie to, ale trzeba na dwa etapy, żeby rzeczywiście siąść. No to właśnie przed chwilą na zewnątrz mówiłem, że wszystkim się wydaje, że wypolerowanie akrylu to jest sama pasta tempo, jest lustro, ale widzieliśmy, że po samym futrze ten lakier dalej był biały, tak naprawdę od mikromaringu. Dawaj, polisz glasem. Glas poliszem. Czy despeedem? Tak, zrobimy taką teczkę, tylko szpatkę i tylko nałożymy tą pastę z ręki. Która jest pusta. Powtórzę to samo, ale tutaj pastę nałożymy. A tak naprawdę to położę 3D Speeda, żeby pokazać wam, jak wypchać elegancko już rysy. Nie, i... no powiedz. Jak powiedział? Wiedział. Tak naprawdę nałożymy tą pastę. Tak naprawdę nałożymy tą pastę. Żebyście zobaczyli. Ty w ogóle nie umiesz Marcina odegrać w tym wszystkim. Totalnie. Ty, nie polewy, tylko naucz. Nie, no ja tylko dokładnie. Polerowałeś. Ale to nie było polerowanie, to... Ale nie zebrałeś lakieru, pokaż matkę. No nie, nie zebrałem lakieru. No nie zebrałem. Nie. No i dobra, no i ściągnijmy. Albo nie, do polej teraz. Poczekajmy, aż to trochę wystygnie. Wyschnie znaczy się. Dobra, rwiwać pan. Wszystko, ale chodzi o to, żeby pokazać w ogóle, co robi sama pasta bez polerowania. Czyli tu bardziej chodzi o to, że po prostu miało być tłusto na lakierze, jest tłusto. Masz tak? Ty, a macie kremniwa? No ale zobacz, to nie chodzi o to, ale popatrz, tego nie da się ściągnąć. Mati, to profesjonalne studio. I ludzie myślą, że jak zrobią one stepa tak szybko i tylko przejadą, to będzie pięknie, super. Tak, przez 3 miesiące albo przez 2. A majonez macie? Nie, helmet. A chociaż pastę do butów? Też. Nawet plaka nie ma. A... Nie macie plaka? A ceramikera, Marcin? Ceramikera macie? Macie ceramikera? Nie mam. Płacisz na usłudze ceramikera? Ale ja słyszałem, że wy macie. My mamy. Pierwszy sort. Zobaczcie, tak robią chłopaki z Kardena. Moja maszyna jest tutaj. A zobaczcie, co robi Dawid. Dawid, co robisz? No pokaż, co robisz. Obrabiam pięć. Tak naprawdę to robi wszystko, tylko nie konkretną robotę. Nie pokażę innego palca, ale bym pokazał, gdyby nie kamera. To się by wyblurowało palucha. Nie. A panowie, a po tej korekcie czym zabezpieczamy? Starbucks. Nie wiem, który będzie. Trzecia. Ale jak wiem, przecież oni zaczynali chyba od Starbucksa, nie? To się wyblurowało. Pierwszy produkt do Optimum, który wyszedł, to właśnie był Starbucks.
To była pierwsza formuła, teraz już jest któraś tam z kolei. I teraz jest dodatkiem jest S i O2. Patrzcie, jak to się kładzie w 100% stężeniu. Malutko te klejecie, taką giełkę w zasadzie na... Mówi, że malutka, a my tam dużo. A my tam dużo dali. Litra. Rozprowadzamy elegancko. Nie ma chyba bardziej banalnego wosku do kładzenia. Nie, to jest. A jak jest wytrzymałość tego wosku? No to puro. No i na plastiki na wszystko lecicie, nie? Na plastiki na wszystko. Ta Corsa to chyba nowa. O, ani to z salonu. Panie, daj w korki lecimy za. Lecimy! Dawaj, szlakiem, gdzie jest? No on to odłożył. To musi wiesz, to... Na plastiki. O, ktoś tak poszalał. Dobrze. Za darmo to ładuj. No chyba mu wcale, klient ma być zadowolony. No klient będzie zadowolony. Będzie, nie? Będzie, no szkoda, że każdy kurde element jest w innym kolorze. W innym kolorze. To jest samochód na kopalnię, Marcin. Będzie, że to się kładzie, powiem... Na kopalnię, ja bym go jeszcze bodnął. Ja to się kładzie, no... Może ciut trudniej od optisina, ale... Chłopie, cofną to o 200 tysięcy i... Będzie jak nowy. Ogólnie wypolerowanie tej Corsy, panowie, ile wam zeszło? 45 minut. No, 45 minut. I to nie polerowaliśmy wszyscy na raz, jak to jest, bo... Ty nie polerowałeś, a nic. Docierasz, to dociera, a nie się tam udzielasz. No, bo to za widać, no tak. Ty właśnie nie, chyba, nie wiem, 10 cm? No, raz, że potestowałem pada na boku, a dwa dotarłem drzwi i ćwiarkę z pasty po Marcinie. Dobra, weźcie... No i oni... Tak, wyglądam. Wyglądam, kropka. I to jeszcze nie zawsze. I to nie zawsze, bo czasami morda spuchnięta, to nawet nie wyglądam. Marcin, ten, Mati tak szybko dociera, że ja to bym się bardziej bał, że on mikrofibrą lakier przetrze. Dobra, słuchajcie, nie obrażaj Corsy. Słuchajcie, zobaczcie teraz dla przypomnienia, jak ten samochód wyglądał wcześniej, a jak wygląda teraz po mojej całej pracy. Żartowałem, po pracy chłopaków, bo zaraz będzie oburzenie. No chłopie, synek, a coś ty sobie wyobrażał? Co tam, podoba ci się moja dzisiejsza robota? Chyba moja. Jaka twoja? Bo widzowie będą widzieć moją robotę, czyli zmontowany odcinek. I będą widzieć, że stoisz i w rogu i nie powiem, co tam robiłeś. Ale to nieważne. Czyli możecie teraz zobaczyć efekt, to już chyba Dawid pokazywał. Pokazywałem już tam... efekt, no, mojej pracy, z waszej pracy. Myli mi się. Nie byłem po prostu przy kamerze, byłem przy samochodzie, Dawid chodził, kręcił, obijał się o ściany. No ale generalnie widzieliście, jak ten samochód wygląda. Zajęło nam w sumie trzech polerowaliśmy, zajęło nam to około ile? 40 minut z aplikacją wosku. 40 minut z aplikacją wosku. Można? Można. Także jeszcze tylko pamiętajcie o social mediach, czyli moim Instagramie Mateusz Kobosko, Dawida Instagramie Dawid Kobosko. Dawid Laszewski. Pamiętajcie też o Instagramie i czy Facebooku Miłośników Detailingu, Detailing Bus, Diamond Studio Pro. I także pamiętajcie o Cardena.pl, zawsze możecie do nich wbijać na sklep i zaopatrywać się w produkty, które my też używamy u siebie w studiach. No i chyba to dzisiaj to tyle. Tak, widzimy się w następnym odcinku. Cześć! A teraz jeszcze chłopaki, powiedzcie ładnie cześć! Cześć!